Dźwigamy za duże ciężary podatkowe. Pod takim hasłem odbył się przed olsztyńską Uranią happening przygotowany przez Warmińsko-Mazurski Okręg Unii Polityki Realnej. Co roku działacze Unii Polityki Realnej 30 kwietnia, więc ostatniego dnia składania rocznych zeznań PIT, przygotowują w całym kraju manifestacje, pikiety, happeningi, żeby przypomnieć Polakom, jak duże podatki płacą. O tym, ile można udźwignąć podatków, mogły przekonać się osoby, które chciały rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Tyle dam rady. Chcemy pokazać, że wraz ze wzrostem obciążenia możliwości podatnika są coraz mniejsze. Niezależnie od tego, czy podnosi ciężary żelazne, czy dźwiga ciężary podatkowe. Unia Polityki Realnej od lat powtarza postulat obniżania podatków, z którymi radzą sobie tylko najsilniejsi. Przeciętny obywatel nie udźwignie symbolicznej sztangi. Jeżeli nie zapłacił tego podatku, nie miałbym z czego. Urząd Skarbowy ma prawo, zgodnie z prawem, prawda, zabrać mi wszystko, nie zostawiając nawet pieniędzy na kromkę chleba. Organizatorzy happeningu mają własny pomysł na odciążenie podatnika. Według naszych analiz, oprócz podatków, które niestety wynikają z umów międzynarodowych, a więc akcyza i VAT, które są nieodłącznym elementem polityki podatkowej Unii Europejskiej, właściwie można byłoby się obyć bez pozostałych podatków. Problem oczywiście w tym, że nasz kraj jest fatalnie rządzony i marnotrawstwo jest tak duże, że właściwie dowolną ilość pieniędzy wrzuconą do tego systemu rząd jest w stanie zmarnować. Działacze Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Unii Polityki Realnej zapowiadają, że kolejne happeningi już niebawem.